Jak to się stało, że Paweł Tuchlin stał się jednym z najbardziej przerażających morderców w Polsce? Dlaczego akurat Skorpion? Czy można było temu zapobiec i właściwie jak to się stało, że z małego, spokojnego chłopca wyrósł bezwzględny zabójca? Na te oraz inne pytania postaram się odpowiedzieć. Nazywam się Bartosz i zapraszam do oglądania odcinka o Skorpionie Koszmarze Pomorza. Paweł Tuchlin urodził się 28 kwietnia 1946 roku jako ósme dziecko Moniki oraz Bernarda. Oboje rodzice surowo go traktowali. Każdego ranka sprawdzali, czy łóżko było mokre. Jeśli tak, używali wobec niego przemocy. W okresie adolescencji pojawiające się napięcia seksualne redukował masturbując się. Mimo iż był grzeczny i spokojny, nie miał powodzenia wśród dziewczyn. Proceder z moczeniem łóżka był znany przez całą lokalną społeczność. Tuchlin znalazł jeszcze inny sposób, żeby poradzić sobie z buzującą falą hormonów. Lubił podglądać kobiety, głównie skąpo ubrane, gdzie skupiał uwagę na narządach intymnych. Później biegli jednoznacznie stwierdzili, że było to początkiem jego seksualnych perwersji. Występuje tutaj parafilia związana z oglądactwem oraz pasywnością ofiary. W wieku 18 lat wyjeżdża do Gdańska. Tam w szerszej społeczności może rozpocząć nowe życie. Był coraz bardziej śmiały w relacjach z kobietami, wkrótce się ożenił. Owocem małżeństwa było dziecko, ale to nie powstrzymało rozpadu związku. Z kobietą związał się jeszcze raz. Skorpion był typowym zabójcą seksualnym. Mężczyzna o dwóch twarzach. Jeden spokojny, opanowany, natomiast drugi niewzruszony, zdecydowany i bezwzględny. Związki z kobietami nie dawały mu pełnej satysfakcji. Potrzebował czegoś więcej, a jego cechy psychopatyczne nie ograniczały go. Początkowo chodził po parkach i skwerach, a następnie obnażał się przed niczego nie spodziewającymi się kobietami, ale niewiele to dało. W 1975 roku rozpoczął swoją krwawą serię. Skorpion szukał kobiet samotnych, młodych. Miejsce ataku musiało być spokojne tak, aby nikt mu nie przeszkodził. Atakował znienacka, nie dając ofiarom możliwości ucieczki, jak sam stwierdził, lubił adrenalinę związaną z polowaniem, gonieniem kobiet. Jego głównym celem było zaspokojenie swoich perwersji seksualnych, nie samo zabójstwo. Warto dodać, że kobiet nie gwałcił, natomiast obnażał je oraz wkładał palce do miejsc intymnych. Jak później dodał, lubił zapach swoich ofiar, potem potrafił nie myć rąk nawet przez tydzień, ów zapach przypominał mu o wydarzeniach. Każdą kobietę uderzając w czaszkę młotkiem pozbawiał przytomności. To właśnie młotek był narzędziem, którym posługiwał się Skorpion. Ważył 1,5 kg, a owinięty był bandażem. Aż chciałby się powiedzieć, że przestępcy chodziło o wygłuszenie uderzenia, natomiast jak przyznał, pobudki były bardziej przyziemne. Noszony młotek za paskiem ziębił go w brzuch, co wywołało dyskomfort. Skorpion zgubił młotek po kolejnym napadzie, próbując przejść przez radunię, która okazała się zbyt głęboka. Narzędzie wypadło mężczyźnie, a on sam uciekł z miejsca zdarzenia. Milicjanci znaleźli broń. Był na nim wytłoczony napis ZNTK, to znaczy Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego. Śledczy poprosili o listę osób zatrudnionych, mających dostęp do narzędzi. Tuchlina na niej nie było. Ten jakże finezyjny sposób ogłuszania Tuchlin zaobserwował u rolników, którzy ogłuszali młotkami świnie. Uznał go za skuteczny. Milicja ostatecznie uznała, że młotek należy do osób, które w tej okolicy polują na wodne szczury. Owinięcie obucha bandażem ma zabezpieczyć skórę gryzonia przed zniszczeniem. W Gdańsku oraz okolicach panował strach. Powracające kobiety z pracy wychodzili mężczyźni. Między październikiem 75 a lutym 76 napada na 3 kobiety. Trafia do więzienia na 3 lata za kradzież w miejscu pracy, ataki tymczasowo ustają. Skorpion wychodzi z więzienia w 79 i znowu atakuje. Nabrał pewnej nonszalancji w swoim działaniu. Stał się bardziej pewny. Świadczy o tym jego zachowanie bezpośrednio po zaspokojeniu potrzeb. Mianowicie przeszukiwał torebki ofiar. Oprócz trofeów z miejsca zdarzenia w postaci zegarków, pierścionków, obrączek, szukał pożywienia. Mógł spokojnie jeść nad nieruchomym ciałem kobiety, pozostając niewzruszony. Skorpion napadł 20 kobiet, z czego 9 zabił, a 11 dotkliwie zranił. Podczas przesłuchania bardzo się zdziwił, dowiadując się o liczbie ofiar śmiertelnych. Miał wtedy stwierdzić, że były ciepłe jak odchodził.
Tuchlin wciąż atakował. Jak stwierdzili milicjanci, nie pozostawiał wielu śladów. 6 stycznia 1983 roku powstaje grupa operacyjna o kryptonimie Skorpion. Byli to najlepsi śledczy na Pomorzu. Tuchlin czuł się bardzo swobodnie, ale niedługo miało się to zmienić. Powstało wiele portretów pamięciowych. Każdy z nich różnił się delikatnie. Jednak żaden nie przedstawiał twarzy Tuchlina w sposób rzeczywisty. Głównymi cechami była pociągła twarz oraz uwydatnione kości policzkowe. W marcu 1983 roku Skorpion na miejscu zdarzenia pozostawia ślad podeszwy. Milicjanci zabezpieczyli ów ślad. Okazało się, że buty zostały wyprodukowane w Lublinie, fabryce, która zaopatruje w obuwie pracowników ZNTK. Była to już druga sytuacja, która prowadziła śledczych właśnie do tego miejsca. Tym razem zażądano wykazu listy mężczyzn. Milicjanci sprawdzili, czy któryś z pracowników nie był wcześniej karany. Powiązali pozbawienie wolności Tuchlina oraz tymczasowe ustanie ataków. Błahym zdarzeniem, które sprawi, że jeden z najbardziej krwawych morderców w Polsce trafi za kratki, była kradzież parnika, który należał do jego sąsiada. Mężczyzna, któremu skradziono urządzenie, zgłasza ten fakt na milicję. Śledczy przeszukują gospodarstwo Tuchlina i znajdują dowody obciążające Skorpiona. Po 8 latach strachu Skorpion zostaje zatrzymany. Powstaje zespół biegłych psychiatrów mających ocenić, czy sprawca był poczytalny. Rozpoczynają się przesłuchania. Skorpion pytany jest o swoją przeszłość. Również odbywają się wizje lokalne. Śledczy dokładnie ustalają, w jaki sposób dokonywał ataków oraz jak cały proces przebiegał. Tuchlin miał powiedzieć do prokuratora, że manekin nie jest odpowiednio podniecający, wolałby kobietę. Biegli przez pół roku badają osobowość Skorpiona. Dziennikarze zapytali zabójcę, co by zrobił, gdyby wyszedł na wolność. Miał wtedy odpowiedzieć, że poszedłby na polowanie. Sąd Wojewódzki w Gdańsku wyrokiem z dnia 6 sierpnia 1985 roku skazał Pawła Tuchlina za 9 zabójstw i 11 usiłowań popełnienia morderstwa na karę śmierci. Wyrok wykonano 25 maja 1987 roku w areszcie śledczym w Gdańsku przy ulicy Kurkowej 12. Dziękuję za oglądanie oraz bardzo, bardzo serdecznie zapraszam na kolejne odcinki. Cześć!